No i teraz przechodzimy do takiego naszego talk show, czyli pytania i odpowiedzi. Ja muszę zadać to pierwsze pytanie, które na pewno wiele osób tutaj chce zadać. Kubie, Kuba mój drogi, ile zarobiłeś na tej reklamie? A czy są osoby, które chciałyby wiedzieć tak naprawdę? Ile? Tylko dwie osoby? Podobno dzisiaj rano pojawiły się jakieś informacje na temat honorarium. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale bardzo serdecznie sobie gratuluję. Mogę tylko powiedzieć, tak już bardziej serio, że czy nam się to podoba, czy nie, osoby występujące w mediach, w rozrywce, w szeroko pojętym show biznesie, popkulturze są osobami, których nazwiska, których dorobek, których postać, których postawa są przedmiotem rynkowej gry, są przedmiotem specyficznej giełdy. I ja od wielu, wielu miesięcy dostawałem informacje zarówno ze strony sektora finansowego, mówię tu o bankach, ze strony sektora motoryzacyjnego oraz spożywczego, że jestem osobą pożądaną. No ale okazuje się, że Play miał najciekawszą ofertę. No bo pomyślałem sobie, że jeżeli Szymon Majewski miał wyznaczyć jakiś standard, to dlaczego ja mam być drugi? I to jest odpowiedź na moje pytanie. Poza tym powiem Państwu szczerze, że nie zdawałem sobie sprawy, że marka Play, hasło Play towarzyszy mi tak naprawdę od 2 lat, bo w końcu gram w sztuce, która nosi tytuł Play It Again sam. Więc było nam naprawdę bardzo po drodze. Bartek, jeszcze mam pytanie do Ciebie, zanim oddam głos naszym użytkownikom, czy naszym gościom. Powiedz mi, Bartek, dlaczego Kuba w ogóle? Dlaczego zdecydowaliśmy się na celebrytę? Dlaczego właśnie Kuba? Właśnie, dlaczego ja? Bartku, dlaczego ja za takie pieniądze? Słuchajcie, zdecydowaliśmy się na takie niestandardowe potraktowanie, dlatego, bo ten program jest niestandardowy. To jest pierwszy w Polsce, jeden chyba z niewielu w Europie programów, które w ten sposób bardzo szeroko wychodzą do klientów i po prostu uznaliśmy, że on wymaga niezwykłej oprawy. To po pierwsze, a po drugie myślę, że Kuba Wojewódzki jest znany jako osoba inteligentna, osoba, która tak kiwa głową, dobrze, która do tych smartfonów pasuje i mamy nadzieję też, że udało nam się format i formę tych spotów przedstawić w sposób nieszablonowy, w sposób ciekawy, w sposób, który pasuje do tego programu, więc myślę, że to będzie bardzo dobry strzał. A nie boisz się? On tak wszystkich szokuje, znowu coś zrobi, połowa ludzi go kocha, połowa ludzi go nienawidzi, nie będzie z tego jakiegoś problemu. Ale może to ja powiem. Przypomnijmy sobie inaugurację sieci Play w naszym kraju. To ja w programie Idol byłem Arką Noego wobec tego, co wy robiliście, więc uważam, że to jest kolejny dowód niezwykłej odwagi. Gratuluję. My staramy się wyróżnić na tym rynku i oczywiście to jest tak, że osoby, które budzą emocje, są osobami niezwykłymi. I tak jak niezwykły ten jest program wypożyczeń smartfonów, tak myślę, że to do tego będzie pasowało, więc się nie boimy. Uważamy, że to jest, że postać Kuby Wojewódzkiego jest postacią nieszablonową, postacią, która wychodzi poza pewne standardy grzeczności takiej, myślę, czasami źle postrzeganej. I to jest to, co nam chodziło w tym programie, żeby zwrócić na niego uwagę, zwrócić uwagę na to, że można być wszechpolskim, a nie tylko Kubą Wojewódzkim. Tak jest. W takim razie czas na pytania. Może Państwo macie jakieś pytania? Tylko proszę grzeczne, bo Kuba chce odpowiedzieć na grzeczne pytania. Czy bliźniak Kuby też dostał jakieś honorarium? My w rodzinie nie rozmawiamy o pieniądzach. Sylwia Borowska z Party. Ja mam pytanie, bo... Przepraszam, skąd? Party. O, Życie Gwiazd. Moja ulubiona periody. Często się od was dowiaduję, jaką mam narzeczoną. To jest miłość odwzajemniona. Tutaj przywołał pan przykład Szymona Majewskiego i nie wiem, czy to zazdrość pan nam kierowała, że przyjął pan propozycję Play, że kolega tak z jednej stacji, gwiazda tej samej stacji sobie tak świetnie radzi. Ale też słyszałam, że no na dobre mu to do końca nie wyszło, bo TVN lubi mieć gwiazdę na wyłączność. Czy pan się nie obawia, że ta reklama może panu jakoś popsuć te wspaniałe relacje? Ja zawsze miałem taką filozofię i jestem jej wierny,
że nigdy bym nie wystąpił w reklamie, nigdy, chyba że za duże pieniądze. I to jest właśnie ten przypadek, więc to jest ten mały wyłom w moich zasadach, bo zawsze sobie ceniłem w swoich medialnych przygodach profesjonalizm i jeszcze raz duże, duże pieniądze i tego nie ukrywałem. Chociaż jest to w Polsce temat niemodny i niechętnie dyskutowany. Nie wiem, czy mógłbym, my jesteśmy z Szymonem prywatnie kolegami, chociaż wiem, że medialnie jesteśmy zestawiani jako konkurenci. Wszystkie, nie wiem czy błędy, bo nie jestem analitykiem, ale wszystkie negatywne aspekty kampanii Szymona postarałem się potraktować jako swój modus operandi wobec kontaktów ze stacją, w której pracuję, ze stacją radiową, z tygodnikiem Polityka, w którym pisuję i tak dalej, i tak dalej. Więc jutro jest konferencja TVN-u, jestem tam zaproszony, mam swój program, mam robić dalej program X Factor. Jest godzina 12, a ja ciągle w TVN-ie pracuję. Więc myślę, że mnie się uda. Poza tym pamiętajmy, że ja jestem dzieckiem transferu TVN-u, a Szymon chyba jest postrzegany przez stację jako człowiek, któremu oni nadali tak wielki medialny status. I to chyba różnicuje też podejścia, czyli słowo zazdrość, którego pani użyła. A czy ja zazdroszczę pieniędzy kolegom, Szymonowi? Już nie. A mam pytanie jeszcze, bo rozumiem, że za te dobre pieniądze użycza pan twarzy pewnej kampanii, pewnej idei. Czy pan w nią sam wierzy? To znaczy, jaka jest pana osobista motywacja do podpisywania się pod smartfonami? Bo tego nie wiem. Tak jak powiedziałem, bardzo dostałem propozycję z dwóch banków, ale właściwie trudno dzisiaj spotkać aktora, który nie reklamuje banku. Nie chciałem być jako aktor oczywiście jednym z nich. Dostałem propozycję z koncernów spożywczych. Po mnie widać, że mało jadam, więc nie jestem wiarygodny. Firmy motoryzacyjne obecne na naszym rynku, no nie chciałbym być snobem, ale nie miały jakiejś konkurencyjnej oferty. Nie pociągają mnie francuskie samochody. A jakie było pytanie? Czy pan wierzy w tą ideę i co było główną motywacją przejęcia, czyli wejścia w to, no po prostu? Ja jestem z pokolenia. Używa smartfona? Tak. Proszę się przyznać. Tak zwany Harry Berry. Uwielbiam go, naprawdę. Mam go od 3 dni, już umiem wysyłać SMS-y. Powiem pani tak, że ja jestem z pokolenia, które musiało wypełniać 17 kwitów, mieć pozwolenie rodziców i zaświadczenie z wojska, żeby wypożyczyć książkę. A dzisiaj mogę być twarzą idei, że młody człowiek może sobie wypożyczyć przedmiot marzeń, bo moja obecność w tej reklamie wynika także z prostej obserwacji obyczajowej. Ja jak jestem w restauracji, chodzę po ulicach, to widzę tabuny dzieciaków, które oglądają telewizję w smartfonach, którzy siedzą na YouTubie, którzy oglądają, bo widzę też po ratingach swojego programu, oglądają mój program dzięki smartfonom. Nie ucieknę. Nie ucieknę od tego. Wolę się. Ja parę dni temu miałem urodziny, mam 48 lat. To ostatnia szansa, żeby udowodnić, że ja podążam za młodością. No. A jak coś nosi w sobie hasło smart i mogę się pod to podczepić, to bardzo chętnie. Poza tym mnie się od początku podobała. Ja nie ukrywam, bo jest to też masowo wyciągane. Kiedyś już reklamowałem pewne usługi telekomunikacyjne. Mnie po drodze jest z ideą, z ludźmi, z funkcjonalnością, która służy gadaniu, komunikacji. Bo to jest dla mnie zawsze była, jest i będzie największa rozkosz. Stąd moja obecność tutaj. Dziękuję. Mówiąc a propos transferów, to mam tutaj koszulkę transferową, można zrobić zdjęcie teraz. Może macie państwo jakieś pytania dotyczące w ogóle samej akcji?